Piotr Wostowic, potężny możnowładca, posiadał duży majątek, np. Góry Ślęże czy Włości na wyspie Piasek we Wrocławiu. Poślubił bardzo bliską krewną żony Krzywoustego, Zbysławy, więc miał poważanie i przychylność króla. Bardzo szczęśliwie się złożyło dla niego, że znalazł sobie żonę z takimi wpływami, tym bardziej, że miała być to żona kogoś innego, konkretnie palatyna dworu królewskiego, Skarbimira Awdańca. On miał być tylko jego posłem na Ruś, lecz zamiast sprowadzić ją dla Skarbimira, uznał, że lepiej będzie, jeśli sam ją poślubi, i tak też zrobił. Do małżeństwa doszło za przyzwoleniem Krzywoustego. Skarbimir Awdaniec bardzo się już wkurzył i nawet zbuntował się przeciwko Krzywoustemu, ale Bolesław się nie bawił i obalił Skarbimira oraz go oślepił. A kto wskoczył na jego miejsce? Oczywiście Piotr Wostowic. I tutaj zaczyna się historia. Polska podbijała Pomorze. Oni zawiązywali sojusz pomorsko-prusko-połowiecki, którego łącznikiem był ruski książę Przemyśla Wołodar. Piotr Wostowic, aby ustabilizować swoją pozycję na nowym stanowisku, jako że sprytny był z niego człowiek, w 1122 ruszył do Przemyśla i powiedział Wołodarowi, że oferuje mu swoje usługi. Ten mu uwierzył, biorąc pod uwagę poprzednie historie Krzywoustego ze swoim palatynem. Przyjął go do siebie i nawet uczynił z niego chrzestnego swojego syna i żyli razem długo i szczęśliwie. Tylko że nie, bo Wostowic cały czas działał pod przykrywką i po jakimś czasie w trakcie uczty lub na polowaniu razem ze swoimi ludźmi porwali Wołodara i uprowadzili aż do Polski. Od tego momentu Wostowic był poważany przez wszystkich. Wołodar musiał wyrzec się sojuszu i ogłosić podległość Polsce, a za jego uwolnienie jego brat musiał zapłacić tyle, że według kronikarzy cała Ruś od tamtego czasu popadła w ubóstwo. Niestety dobre czasy się skończyły. Umarła żona Krzywoustego, z którą Piotr był związany, a jego nowa żona, Samolea z Bergu, chciała, aby to jej synowie zajmowali najwyższe stanowiska. Więc automatycznie stała się wrogiem wszystkich związanych ze Zbysławą i Wostowiec mógł pożegnać się z posadą palatyna. Z powodu rosnącej pozycji kościoła, a może jako pokutę za niemoralny czyn z Wołodarem, postanowił ufundować 77 kościołów i sprowadzić zakon cysterców do Polski. No i tutaj umiera Krzywousty. Jak wiadomo, nastąpiło wówczas rozbicie dzielnicowe. Syn Zbysławy, Władysław, późniejszy wygnaniec, został seniorem, więc oczywiście przywrócił do roli palatyna Piotra, z którym miał silne więzi rodzinne. Tutaj natomiast rozpoczął się również potężny konflikt pomiędzy Władysławem i jego żoną, a synami Salomei. W takiej sytuacji logicznym wydaje się, że Piotr poprze swojego krewnego. Lecz co zrobił ten potężny i szanowany polski możnowładca, gdy wybuchła wojna domowa w 1145? Tak. Zajmował się sprowadzaniem relikwii świętego Wincentego z Magdeburga do jednego ze swoich kościołów. Dlaczego to zrobił? Jest wiele teorii. Być może chciał, aby inni się wykrwawili, a on z poparciem kościoła zająłby najważniejsze stanowisko. A być może po prostu nie chciał łamać testamentu Krzywoustego. W tym momencie mogę zdradzić, że Piotr Wostowic ostatecznie kończy tragicznie. Lecz czy to przez jego działania polityczne? Nic z tych rzeczy. Przenieśmy się teraz do pewnego lasu, gdzie siedzą sobie Piotr z Władysławem i odpoczywają. Rozmawiają o wszystkim i o niczym, luźna atmosfera, temat schodzi na żony obydwu. Władysław dla żartu opowiada, że małżonka Piotra w tym momencie musi się pewnie zabawiać z jego opatem. Więc Piotr jako kontrę mówi, że Agnieszka, żona Władysława, pewnie zdradza go z niemieckim księciem. Cóż, coś musiało być na rzeczy, bo gdy Agnieszka się o tym dowiedziała, postanowiła zniszczyć Piotra, nakłaniając do tego swojego męża, zarzucając mu gnuśność i lenistwo, a Wostowicowi sprzymierzanie się z juniorami. Można powiedzieć, że w tym momencie Piotr odbywa prawdziwą pokutę za swój czyn przeciwko księciu Przemyśla, gdyż podobnie jak on zostaje uprowadzony, uprzednio goszcząc serdecznie swoich oprawców. Całe szczęście, ostatecznie wbrew namawianiom żony, Władysław nie zdecydował się na zabicie Wostowica, a wykonał jedyny słuszny wyrok za nadepnięcie na ościec Agnieszce, czyli oślepić, uciąć język, wygnać i skonfiskować majątek. Ku satysfakcji Piotra, jakiś czas później Władysław przegrywa wojnę i staje się wygnańcem, a Piotr, jako symbol walki z tyranią, sprowadzony przez Bolesława Kędzierzawego z wygnania i przywrócony do godności i majątku, mógł teraz aż do śmierci w 1153 żyć sobie spokojnie.